Praca urzędników, jak wiadomo, do specjalnie ekscytujących nie należy. Nic więc zatem dziwnego, że szczególnie męska część urzędniczej kadry stara się tę codzienną monotonię nieco sobie ubarwić. Okazją do tego są organizowane średnio 2 razy w roku piłkarskie turnieje pracowników samorządowych. Ostatni z nich, zorganizowany przez Legionowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, odbył się w piątek w Arenie Legionowo. Idea jest taka, że samorządowcy powinni co jakiś czas spotkać się nie tylko na niwie swojej pracy zawodowej, ale również sportowej, i to ma taki cel jest właśnie tego turnieju. Wystartowało w nim 6 drużyn. Na boisku zmierzyły się reprezentacje Urzędu Miasta w Legionowie, Urzędów Gminy Jabłonna, Wieliszew i Nieporęd, Starostwa Powiatowego oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legionowie. Turniej był rozgrywany systemem każdy z każdym, a zwycięzcą została drużyna, która zdobyła najwięcej punktów. Zawodnicy bardzo są zaangażowani, no czasami brakuje umiejętności i sił, ale to jest normalne, nadrabiają to sporym zaangażowaniem. Widać to po wszystkich zespołach. Połączenie zaangażowania z umiejętnościami piłkarskimi najlepiej w piątek szło drużynie z Jabłonny, która z bilansem 13 punktów została zwycięzcą zimowego turnieju halowej piłki nożnej dla pracowników samorządowych o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo. Tylko punkt mniej zdobyła gmina Wieliszew. Na najniższym stopniu podium z 8 punktami na koncie stanęła reprezentacja legionowskich ciepłowników. Jak jednak przyznali samorządowi piłkarze, wynik nie był wcale najważniejszy. To jest też dla nas forma jakiejś integracji samorządowców pracujących na terenie powiatu legionowskiego. Wiadomo, na co dzień głównie kontakty telefoniczne, a tu jest możliwość tego, żeby spotkać się, pograć, porozmawiać, a jest też to ciekawa, fajna forma takiej aktywności fizycznej. Myślę, że szczególnie w zimie, kiedy jest zimno na dworze, mniej się trochę ruszamy. Super sprawa. Przede wszystkim jest to jakieś odreagowanie od codzienności pracy, jakaś forma integracji. Przyjeżdżają do nas co roku tutaj zaprzyjaźnione gminy z legionowskiego powiatu. Tak więc znamy się już dosyć dobrze, gramy ze sobą regularnie. Tym razem gminie Legionowo nie poszło jednak najlepiej. Reprezentacja legionowskiego ratusza zajęła bowiem dopiero 4. miejsce. Mamy trochę nowych zawodników, bo trochę nowych twarzy pojawiło się w Urzędzie Miasta. Postanowiliśmy sobie tutaj zgrywać się podczas tego turnieju, bo wyjeżdżamy na Mistrzostwa Polski tradycyjnie do Mrągowa. Może stamtąd uda się legionowskim urzędnikom wrócić z medalem. Okazja do rewanżu na polu powiatowym pojawi się natomiast latem, podczas corocznego Mazowia Cup.